Coś tutaj uczynić za was bardzo serdecznie. O, trochę przyciemno już. Nieważne. Bardzo serdecznie, kamerka ciut do góry. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. W kolejnym, czwartym już odcinku Stołczynowych Rankadów w sezonie siódmym. To jest czwarty placement. I słuchajcie, jest to odcinek świąteczny. A jak będzie się ten odcinek świąteczny objawiał? Powiem wam, wesołych świąt dla wszystkich. I wszyscy się cieszymy, że są święta. I są prezenty. Jest rodzinnie, jest przyjemnie. Więc wesołych świąt. Łapka w górę za super życzenia. I za i dzwoneczek ten obok subskrypcji. Świetny pomysł, Krzysztofie. Nie, serio, wesołych świąt dla wszystkich, bo to jednak fajny okres, jakby nie patrzeć, mimo że wypada dość niekorzystnie w tym roku. Szczególnie jeśli chodzi o osoby pracujące, bo wolny jest tylko poniedziałek. I takie mamy życie, no, taki mamy klimat. Ja na tych kroksach to więcej stracę niż zyskam. Bo nie wbiję trzeciego po raz kolejny. Znowu próbowałem iść na reda. Wyszło jak zwykle. Boże, oni sami obrali tego bota, naprawdę. Czuję się dość bezużyteczny. No, nawet nie wiem, po co tam iść. Ale jestem zadowolony. Mój botlane dobrze zaczął. No właśnie, Lee Sin. Dlaczego Lee Sin? No bo ostatecznie Lee Sin był niekorzystny, a właściwie cała rozgrywka była niekorzystna. Dlatego tym razem Lee Sin i mam nadzieję, że to będzie wyglądać nieco lepiej. Tak, dwa razy Liska, to i dwa razy Lee Sin powinien być. No, dupa, wywalił się. Ja nic tu nie zrobię. Wrzucę sobie Q i pójdę sobie. Sobie jeszcze nie, teraz sobie pójdę. Jak postawił Warda. No, no cóż. Jest Lee Sin. Chciałem szczerze mówiąc zagrać Kha'Zixem albo Rengarem, ale oba dostały bana. Co do innych junglerów, aktualnie nie jestem zbytnio ograny nimi w żaden sposób, więc pikowanie ich może nie być najlepszym pomysłem. Przerwać mu! Boże! Rice! Farmisz, kiedy bezpośrednio widziałeś. No dobrze, ale popalili flash. Ach, szkoda. A! Botlane czemu się wywalił? Bo się nie rozumiem. Dobra, a kupiłbym to. O! Nice, top lane teraz ograł. 3-2. No cóż. Trochę na hardcora pójdę, ale to jest Amumu i powinien być w stanie kraść mu kampy. On teraz się cofnie i pójdzie na topa. Ja jeszcze mam red buffa, bo dopiero niedawno wziąłem. Spróbujemy go ograć jeden na jeden, chociaż on ma killa i asystę teraz. To akurat nie fajnie. I on trzeci level, pewnie on ma czwarty już widok. Czemu on gra z taką masterką na mu? To daje mi pewną przewagę, szczerze mówiąc. Dobra. Już jest bardzo miernie. Aha, tutaj nie ma kto mi pomóc. Taki trik, spowolnimy go. O jest! Ale trik mi wyszedł! Super trik! Mówię, pójdę do dżungli i zabiję go! Tak, ale nie przewidziałem, że mojego top lanera nie ma, a mój mid laner jest spuszowany i powinienem kontrolować takie rzeczy. Ach, Kaukan ze mnie. Ryze się właśnie wypierdzielił. Bo złapał go w klatkę, stojąc na odległości jego autoataku i dalej się bił. Ale fart powinni ją zabić. Dobra, trzeba dobić teraz level, bo jestem tak do tyłu, że masakra. Całą early przewagę straciłem. Chciałem zagrać sobie coś innego, naprawdę. Nawet chciałem Iwerę napinać, którym pewnie
bym zagrał jeszcze gorzej. Ale w sumie zobaczyłem, że praktycznie nie mamy AD poza Caitlynką. No i musiałem tego nieszczęsnego Lee Sina, którym przecież to jest mój najlepszy champion. Ale na tanki jest kiepski, to po pierwsze. A po drugie, jak zwykle miałem pecha i zapomniałem zacząć od Reda, dopiero potem iść na blue. Przeciwne oczywiście. Rzuci rybę. Nie dorzucił. Uff. Właśnie tak miało być. I ona dostała killa i bardzo dobrze, i shutdown poszedł i bardzo dobrze, i wyszło 1-1 i bardzo dobrze. Bo my straciliśmy supporta, fala się puszuje pod nią i bardzo dobrze. Proszę, jak ogra, dobra. Teraz to możecie te czoła, bo to było całkiem nie najgorsze. Ominąłem jej trapy w wyśmienity sposób i po prostu ograłem. Ale wykorzystuję ten item niesamowicie. Nie ma sytuacji, żeby mógł to dobrze wykorzystać. Chociaż smutno. No ale chociaż smoka mamy. To jest coś. Może coś zgarnę z tej dżungli. A, ale mi buczy komputer tam. Nie wiem, czy to słychać. Mam nadzieję, że nie, bo masakrycznie coś mu odbiło. To jest ryzykowne. Szczególnie, że nie byłem w bazie i nie mam itemów jeszcze, żeby to szybko zbustować. Ale wystarczyło. Caitlynka jest w bazie, idziemy tam. Raz się znowu wypierdziela. Nie, tym razem nie. Tym razem się nie wywali. Afis stracił ulti. Szkoda, że ja nie mam. Pyk. Aha, stałem na wardzie cały. Wardzie. Taki urząd. Ward do testowania tutaj prawa jazdy. Czemu ty uczysz tak komputerku? Co ci się stało? Przecież się nie włączałem za godzinę. Tyle co było rajza. Tyle mogę zrobić. I ulti. Vision warding. Tam mają warta. Tu chyba też jeszcze mają. Nie, skończyło już im się. Może. Czy ja jestem w stanie coś zrobić? No. Średnio. Ach, to był grid z mojej strony, to było takie typowe. My mind said no, but my body said yeah. No i w ten sposób oddaliśmy 3 kile na bucie, biorąc tylko jeden. No żałośne, bo ten Ryze w ogóle nie roamuje, a ten Fizz cały czas. No Fizz zdominował mida. Fizz zniszczył mida i to w ogóle bez niczyjej pomocy. To jest aż przykre. Jak bardzo ten Fizz wygrał tego mida. A ten Mumo po prostu farta. Też moje głupie błędy, ale nie aż takie jak ten Ryze. Ten botlane kurczę by zaorał sam, ale ten Amumu z kolei bota im wygrał. Za to na topie jest remis. Znaczy no jest remis. Tą samą przewagę co miał Kenneth. Raz wyrównał Amumu i wystarczyło. A Fizz zniszczył. Nie no, to jest kompletnie bez szans, Ryze. Nie wiem, czemu tak się dało grać. W ogóle bez pomyślunku, tak jakby w ogóle nie grał tego mida. Przykre. No też za bardzo nic nie mogę zrobić. Za dużo życia ma ten Panteon w tym momencie.
O Boże, Kennen! Myślałem, że go nie dorwiesz na tym ulcie. Ach, lol. Dobra, żyję. A, już. Sojusznik pokonany. Wróg się jest postoszenie. I sobie. Kto zginął znowu? Brand? No bo o tym się rozkręcił. Ach! Nawet nie wziąłem tego dużego creepa. Nie, mówię o gra. Zresztą nie mam ultimate'a, nic tu nie zrobię. No i Caitlinka solo została na linii. Czas dostakować to cholerstwo, a mu już tu idzie, więc muszę się pospieszyć. O Boże! Nawet nie sądziłem, że tyle damage'a ten smite zada. Spierniczać stąd. A mu spuszował z nimi pierwszy turret. Ej, Rice w sumie przez ten czas, no szkoda, że go nie wziął. O Boż! Weź ten turek. I dobrze. Błysk, podpalenie. Panteon. Wstaje Red. Ja tam muszę być, bo botlane się cofnął. A ja tego Reda muszę szybko zrobić. Nie wiem, czy już nie będzie za późno, ale spróbuję. Wizja. Wizja sprawdzi, czy jest na smoku. Nie mają, więc go robimy. O, to jest. Też myślę, że bug to jest lepszy pomysł. Chociaż! Gdyby się ruszyli do mnie na moi w odpowiednim momencie. Ale heala spaliła. To i tak jest dobrze. Jak na takie wbicie, bo tak. Pół życia jeszcze jest do tyłu. Chyba już mnie widzą. Dobra, ja i tak się muszę cofnąć. Czy oni mają dużo CC? A Momo w sumie Panteon, dobra, dajcie mi to. I prawilny totem wizji. Buczący komputer. Jeny, co mu się stało? Panteon go puszuje, teraz powinien być na topie. No, ograł go. Niech to! Znaczy przecież ja wiedziałem, że tam jest Amumu, tylko nie spodziewałem się, cholera, że moi się tak wolno ruszą i praktycznie nic nie zrobią. No i main top. Możliwe, że nie gra na top. No. Ale za to nasz Rice to midlanerem też kurde nie jest. Właśnie zmartwy. Ale lipa! Trzeba będzie na Fiza zrobić to. To jeszcze. Pueblo. Byłem w takiej restauracji w Gdańsku ostatnio.
Fajnie było, mówię wam. Tylko na drugi dzień było trochę mniej fajnie. Ale fajna meksykańska restauracja. Boż, rajs. Kurde! Znaczy wiedziałem, że go to nie zabije, ale kiknąłem, bo musiałem kiknąć. CO?! Więc czemu nie zaczekaj z tym ku brand? Kiepski ten brand jest, szczerze mówiąc. Ale dostał kurę papę. Tu mają wizję. Znaczy mnie rano tak zniszczył, dobra. Damage. Ktoś będzie musiał tą drink strącać, bo ona już jest zwinięta. Fizz trochę siadł. Głupie błędy popełnił. Kompletnie nieopłacalny, oddał trochę przewagi, którą miał. A miał naprawdę dużo. Był w stanie się wysnowbolować, a teraz oddał trochę kili pieniędzy. Bo był tu greedy, tu kaki, jak to się mówi. Cyń. Spytacie, czemu nie oddałem żadnego blue? Ten rajs jest zbyt słaby, żeby dostać. Tak naprawdę nawet nie wołał. Wydaje mi się, że ten pan to wie. A jednak nie wiem. Jednak jest głupi. Dobra, mamy mida i topa. No, przyjacielu. Takich rzeczy też się spodziewam. Głupio, że ten... Jeszcze nie? BOOM! BITCH! Get out the way, bitch! No nie! Ach, ja go chciałem wybajtować. Dobra, double buff transfer. Tylko nie wiem, czemu te flasze tego rajdzie, czy kogoś tam agresywne. Ach, to nie wygląda dobrze. O Boże, ta Caitlynka to... To nie było najlepsze zagranie z jej strony. O... What? Kenny się sam zabił dosłownie. Nie fajnie, naprawdę nie fajnie. Nie, ja tam lecę na tym. Szybko. Aha, nie ma jeszcze 20 minut. Nie puszczą tego, bo jest to... Nie, no przecież sam nadszedł nie w bronie. A idą na smoka. Dobra. Smok odbiegania może być. Trzeba to odpuszczać. O, wezmą, już nic nie zrobimy. Raczej chyba, że kogoś wyłapiemy na odejście. Chyba nie wyłapiemy. Chociaż. Super. Dałem się chuja zrobić za przeproszeniem. Ach, szkoda. Może bym wreszcie tego warda postawił. Ten Kennen nie gra źle. Znaczy nie gra źle. Nigdy nie widziałem jego dobrej akcji. Tylko zabija jak nie patrzę. Raz jak patrzyłem, ale tam ledwo już myślałem na tym, że na tym łódzie nie dojedzie. Taki sobie ten mecz. Czuję się mało pewnie, jakoś tacy... Ten Fizz mocno robi grę. Ta Lulu strasznie ta Lulu keruje tą... Jinx, bo ta Jinx nie jest aż taka dobra, ta Lulu jest świetna. 0-0-10. Po prostu okrywa. A ja nie mogę za bardzo podejść, bo mam te wszystkie slowy, przyspieszenia i tak dalej.
I cóż, jestem ograniczony, średnio jestem w stanie zrobić jakiekolwiek combo, bo są w mają tyle cc-ków, że są w stanie mnie powstrzymać. Cc-ki są najlepsze na Isina. Masz tam dwa hity i pół życia. Co ja wchodziłem tak na czuja? O, o, o! O, ona już zadaje damage, to nie fajnie. No nie wierzę w to! Bosko. No szczerze, to jest trzech ich na low, jak się te... I puścili ich, cholera. Ja pierniczę. Wpadłem tam, zostawiłem trzech na low, nic nie zrobiłem. No ten fist to się dał trochę ograć, szczerze mówiąc. No mówię, on jest greedy. On jest za bardzo greedy. Ja za mało robię. To niedobrze. Cztery to na pewno nie jest dobra rozgrywka. No to jest takie kurde mierne granie, bym powiedział. Takie, to nie są jakieś drastyczne błędy. Taka nić małych błędów i takiej trochę bezsilności. Są gry, w których gram dobrze i po prostu robię głupie błędy, a są gry, w których taką bezsilność czuję. To jest taka gra i one są gorsze, bo to jest takie, że ja wiem, że ja za bardzo nic z tym Disneynem nie mogę zrobić, bo powoli zbliżamy się do mid-late game'u, a Disney wtedy zdecydowanie siada. Mid game teraz jest aktualnie, już trochę siada. A zaraz będzie late game, będzie jeszcze gorzej. To dzięki. Po co my tu jesteśmy? Ten Amumu jest papierowy. Ja muszę jakoś flankować. Och! No, poszedł już engage, a nasza Caitlinka jest totalnie w dupie. Za przeproszenie. Przykre, bo prawdziwe. O, Enzonia. O, jeszcze Fizz żyje. Aha, no to spoko. A ten to jest mistrz po prostu slalomu. Nie wiesz, w tego Ryze. No ten Ryze jest wybitnie słaby, nie? Naprawdę jest słaby. Ja nie wiedziałem, że ten Fizz jeszcze żyje. No coś tam... Caitlinka skopała, bo poszedł już engage. Jak poszedł engage, to nie powinniśmy się wycofywać, tylko właśnie za zawsze tą cenę bronić tego Ryze'a, który został tą grybą. Nie dlatego, że tak go lubimy, tylko dlatego, że po prostu zaraz, jeżeli on sam zginie, to jesteśmy w dupie. Ten brand. Teraz będą nas po kolei wybijać, wezmą nam inhibitor przez to, co on teraz zrobił. Nie, no, odpuszczają.
Jest marnie, naprawdę jest marnie. Przegraliśmy jeden teamfight i mamy sporo ki do tyłu. I... Zapiko, żeby już nie było. Kurde! Palec mi się zsunął z klawiatury i flashnąłem w miejscu. No nie zawsze wychodzi flash kick. Ale i tak mi już i tak wychodzi gdzieś z 5 na 6, co jest nieźle. Ale ten szósty to akurat... jestem martwy. Tutaj owocki, bo on tam robi tego kraba. Ten Amumu jest straszny papier. I jedyne co ma to zonie. I to jest przykre, bo w early game mógł dostać straszny wpierdziel, ale po prostu nie było sytuacji, żebym go porobił. Chociaż runy ma też sensowe pod takie granie, go early przetrzymał, a teraz nie ma jak się do niego dostać, bo... I ginie po prostu. Wzięli smoka, co mi zrobić? Wizji nie mamy, Brand... Support się recalluje, bo tak. 0,9,5. Boskie statystyki. Uwielbiam taki support. Ofensywni supporci. To jest właśnie to. No, pograjmy ich. No, biegają jakieś kraby. Tyle mnie było, dziękuję, dobranoc. No! Znowu Fizz był greedy jak cholera. I dalej oni są greedy i jeszcze wszyscy wpadli w pułapkę Kennena. Ja pierniczę, przez to, że byli greedy. A. Teraz na przykład. To się nasilali mocno ograć. I tak ten teamfight wyszedł 100 razy lepiej niż powinien. Bo tylko i wyłącznie dlatego, że dali się złapać Kennenowi. Po prostu teleportował się tam, a ci wbiegali, wybiegali, wbiegali, wybiegali, bo się pogubili. Bo Fizz skopał. Fartem wyszło pozytywnie dla nas. Dosłownie fartem. Po co ja to kupiłem, jak to jeszcze stoi? O dziwo. To jest mój, tak? Oj, ten meczyk. No nie jestem zadowolony. Dlaczego ostatnimi czasy, jak nagrywam Lee Sina i gadam, to nie wygląda dobrze. Smutne, bo prawdziwe. Visualizing. Wiem, że tam jest Fizz. Słabo. Aha, no to Brand się spalił. Uwielbiam, jak się Brand spalił. Ulti Kennen chyba jeszcze nie ma. Jesteśmy w dupie. Ja. Ha! Dziękuję. Ograny totalnie. To jest to. To na tarcz. Proszę! Wystarczy, że ta wyjdzie i nawet Ryze, który nie za bardzo umie grać, ale już się sfarmił. Farmić, przyznaję się, sfarmił. Ma tyle itemów, żeby zacząć zabijać. Chore.
What the fuck is this? Nie mam pytań, naprawdę. Naprawdę, jak mnie ten rajs wykeruje, to ja po prostu nie wiem. Ale on nawet nie trafia tymi skillshotami zazwyczaj. Wystarczy, że raz trafi combo i już zabija. To combo tak naprawdę może robić co chwilę. Słabo. Myślę, że Baron time. Tak, bo długo nie żyją jeszcze. Jinx tylko żyje. No i Pantheon wskoczył w środek i umrze. Może... Mogę tego barona skończyć jak na 30 HP. I się wycofali i przez to poginęli. Mówię, Pantheon skoczy i umrze. Tak, tylko że wcześniej mnie zabije, bo ma damage. Ukenen. I co, stracimy na tym inhibitor, na tym baronie? Ja wstaję, Bron wstaje pierwszy. Stracimy inhibitor. Ja pierniczę. Myśmy dwóch nie stracili za chwilę. Możemy nawet wieżę przez to stracić. Brand leci, ja lecę. Wieżę stracimy. Zawsze mi się wydawało, że oni przyjdą do mnie w moim. Wyszło jak zwykle. Jaki smog? To trzeba mieć. Dziękuję. Za killem. Tak jest, za killem. Caitlinka gra nie najgorzej. No, ale teraz załatwił ją Kennen. Koniec gry. Przykry koniec. Ale to koniec, bo zrobili Ace'a za zero. No, czyli tak. Eliska 2 mecze, 2 winy. Lee Sin 2 mecze, 2 lose. Dziękuję. Czyli Reaper Brand. Trochę prawda. Zabijać na koniec. Smutny meczek, ale chociaż nie taki totalny luz, tylko jest co pokazać, tak? No cóż, więc tak, i tak wam nie pokażę ekranu, bo jak zwykle dalej nie wiem jak. No, ale może o tak się włączę. Gdzie to jest? Halo. Scena druga. Nie. O, tu jestem. Cześć. Cześć do tatu, nie witam was. Muszę zgodzić wąs. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt dla wszystkich. Słuchajcie, nie wiem w jaki dzień to wrzucam. Chyba już są święta dla was. W czwartek to nagrywam. Więc to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, spodziewajcie się jeszcze przed nowym rokiem pierwszego odcinka o odcinku Mistrzów Brązu, a póki co się z wami żegnam i życzę wam wesołych świąt. Na razie, cześć. Pa, pa.